witam wszystkie telewizje TVP AS. Jesteśmy przed kopalnią węgla kamiennego Pniówek. Jak widzimy, teraz jest prawda strajk, odbywa się strajk, ale nikogo nie ma, bo dzisiaj jest sobota. Tak, co? Dzisiaj jest sobota i my przyjedziemy dopiero jak będzie w dzień roboczy i nakręcimy faktyczny program, ale w tej chwili chcę powiedzieć, o co tu chodzi. NSZ Solidarność podpisuje umowy z rządem i z żydziarami po to, żeby sprzedać tą kopalnię. Ale to tak, to się w Polsce się nie sprzedaje, tylko się przekazuje. Żadnych pieniędzy rząd nie utrzymuje, tylko Żyd przekazuje Żydowi. Czyli Żydzielowi. Żydziel przejmuje tą kopalnię, a Solidarność to zdrajcy. Sprzedali WSK Miele, sprzedali stocznie i chcą sprzedać i to. Wychodzą tu górnicy, ja im zadaję pytanie, czy chcą wystąpić w telewizji, a oni mówią, że nie chcą ze zdrajcami rozmawiać. Więc telewizja TVN, TVN Polsat i telewizja Polska Nawrócona pokazuje nieprawdę, czyli Żydziory chcą zatuszować wszystkie sprawy, które tutaj się dzieją. I zwracam się do wszystkich górników, tych na dole, przyłączy się do nas, do mojej partii słowiańskiej i wystąpimy pod szyldem Śląsk Słowiański. Nie inaczej. Nie niemiecki, nie żydziorski, tylko Śląsk Słowiański. Bo zanim Niemcy przejęli Śląsk, to wcześniej byli Słowianie. A dopiero później byli Niemcy, a teraz są Żydziory. I skończmy z tym i przyłączy się do mnie, a ja wam dam radę, jak przejąć kopalnię. A teraz tego nie będę mówił, tylko muszę stworzyć najpierw związki zawodowe i wtedy dopiero możemy obalić tutejsze związki i przejąć kopalnię. Na razie dziękuję. Stoimy przed kopalnią węgla kamiennego Zofia. Pustki. Strajk, ale pustki. Niby podpisali umowę, ale nie wiadomo, co się z tą umową dzieje i co z tej umowy wynika. Nie wiemy nic, bo chciałem zapytać się kilku górników, dlaczego, co się dzieje, jak ta umowa została spisana, jak sporządzona. Nikt nie chciał wystąpić przed moją telewizją. Dlaczego? Powiedzieli, że jesteśmy, telewizja to zdrajcy. Właśnie pokazałem tutaj telewizję TVP Nawrócona i właśnie to oni są zdrajcy, bo nie pokazują prawdy. A ja przyjechałem i tutaj nie wiem o niczym, więc mówię do was telewizowie, mojej telewizji, że pokażę prawdę i powiem tutaj, co się dzieje. Więc tak, NSZ Solidarność podpisała niby tą umowę, ale na korzyść tutaj tego prezesa, Ale co jeszcze? Powiem wam, przytoczę wam taki jeden fakt. Ja pochodzę z Mielca i była kiedyś taka wytwórnia sprzętu komunikacyjnego Mielec. Potężna zakłady lotnicze. I co się stało? Tak samo jak i tutaj. Zrobili, niby podpisali, NSZ Solidarność podpisała umowy. Teraz co jest? WSK, wytwórnia sprzętu komunikacyjnego w ogóle nie istnieje. Bo co? Podzielili WSK wtedy w 80-tych latach na drobne spółki, w 90-tych latach oczywiście, nie w 80-tych, 90-tych. Rozdzielili na kilka spółek, a później te spółki zostały przydzielone do jakiegoś Żyda z Ameryki i przyjechał i wziął wszystko. I ta WSK została całkowicie rozwiązana, a teraz co jest? WSK jest jako prywatne firmy żydowskie. To samo będzie tu. Podzielą kopalnię na kilka części, ale co, nie będzie ta kopalnia sprzedana, bo ani wytwórnia, ani stocznia nie została sprzedana, tylko przekazana Żydom jako komunalne, kiedyś było komunalne, państwowe, teraz jest w rękach
w rękach żydziorów. Nie zostało przekazane, sprzedane, tylko przekazane. I teraz to samo będzie tutaj. Więc o co tutaj chodzi? Ja mówię, że telewizja naworonicza, czy TVN, TV Polsat przekazują nieprawdę. I aby tą sprawę przejąć, tą kopalnię, to trzeba stworzyć nowe związki zawodowe. Związki zawodowe pod szyldem Śląsk-Słowiański. Jeszcze Polska nie zginęła, póki górnik żyje. Co żyziory mu zabrali, oni im odbiorą. Marsz, marsz, górniku, na Warszawę idź po swoje. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz, górniku, na Warszawę idź po swoje. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Odwierzyć się im kopalnie, odzyskać się godność. Pokażecie narodowi, że to jest możliwe. Marsz, marsz, górniku, na Warszawę iść po swoje. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz, górniku, na Warszawę iść po swoje. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Sterce ręce, bo żydziory knują. Chcą rozdzielić twój majątek między swoich języków. Marsz, marsz, górniku, na Warszawę idź po swoje. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz, górniku, na Warszawę idź po swoje. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Te kopalnie są na Śląsku i należą do was. A rządowi nic do tego, to jest taka prawda. Marsz, marsz, górniku, na Warszawę idź po swoje. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz, górniku, na Warszawę idź po swoje. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Przywitaliśmy widzów TVP AS hymnem Polski w nowej wersji, którego autorem jest prawdziwy patriota Janek Kieł, który pomoże górnikom odzyskać kopalnię. Gościmy w studio pana Janka Kiełba, Eryka Kamińskiego i pana Ryszarda Dąbrowskiego, który nie mógł dziś do nas przyjechać, ale jest na Skype'ie. Co panowie sądzą o protestach górników? Panie Janku. Ja zostałem zaproszony na Śląsk do Jastrzębia przez jednego górnika, który był gdzieś tam poinformowany, że ja działam, mam swoją partię i działam w kierunku dobroci naszej Polski. Więc spakowałem wóz transmisyjny, kamery i pojechałem do Jastrzębia. Tam zrobiłem lekki rekonesans, zauważyłem, co się dzieje. Podchodziłem do górników, ale nie chcieli ze mną rozmawiać, bo oni mówili, że nie będą z mediami rozmawiać z tego względu, że to zdrajcy. Ja im powiedziałem, że nie jestem z tej telewizji, że to jest moja prywatna telewizja, ja działam na korzyść górników. A pytam się, ale dlaczego nie chcecie występować od tamto? Tam są, mówię, zdrajcy, sprzedawczyki i rozmawiałem z tymi, co są przekupieni, już są podsyłani przez żydziorów z tej kopalni, z tego zarządu. To są żydziory, którzy nie chcą oddać tej kopalni.
I... Ale czy pana nazywali też zdrajcą? No tak, sposób? No. Nazwali mnie zdrajcą, bo ja myślałem, że ja jestem z TVP, Tejda Wornowicza i TVP, TVN i Polsat. Tam były wszystkie telewizje. Więc ja zabrałem wóz stamtąd, przejechałem gdzie indziej i zaczepiłem paru górników i porozmawiałem z nimi. Właśnie. W dalszym ciągu pana nazywali zdrajcą? Nie. Czy pan wtedy wreszcie udowodnił, że pan jest zdrajcą? Tak, udowodniłem, że ja tymi słowami, że ja walczę z tymi rzezierami, z masonami i jak zapytałem się, czy wiecie, w czyich rękach są te kopalnie, tak, to oni powiedzieli, no w rękach tej spółki, tej kampanii. Kompanii czy kampanii? Kompanii. Kompanii. Kompanii, i że na temat tych Żydów nic nie wiedzieli, ale dopiero jak ja im wytłumaczyłem, że to jest w rękach Żydów, dopiero ich przeciągnąłem do siebie. Mhm. I pojechałem z nimi w jedno miejsce, nie będę mówił gdzie, ustaliłem z nimi, że ja skonstruuję, czy narysuję piękne logo tego Związku Zawodowych. Aha, wcześniej im powiedziałem, że musimy, jedynym sposobem jest przejąć te kopalnie, to stworzyć nowe związki zawodowe i odejść od Solidarności, bo wiadomo, to Solidarczyki, dzięki Solidarności cały majątek w Polsce został przekazany Żydom, czyli tym masonom. Ja dam dla przykładu, ja jestem z Mielca i całe potężne przedsiębiorstwo lotnicze, zakłady lotnicze w Mielcu, najpotężniejsze w Polsce. Takim sposobem zostały przekazane, więc tak, robili strajki, ugody, w końcu doszli do porozumienia i w końcu rozpieprzyli WSK. Tak samo będzie z kopalniami. To im powiedziałem i oni uwierzyli w to i jest parunastu górników i zbiorą jeszcze kilku do tego Związku Zawodowego, bo żeby stworzyć Związek Zawodowy, musi być 15 górników, tych czołowych działaczy. I jeszcze jedno, powiedzieli, że z wszystkich nakłonią do tego, żeby ci oni w tym samym dniu poszli, rzucili tę legitymację Solidarności i nakłonią wszystkich, a będzie ich tysiące, że koniec z Solidarnością. Panie Jani, ja mam tylko takie pytanie. Skąd pan wie akurat, jakie są dowody na to, że Żydzi to przejmują? Kto przejmuje te kopalnie? Nie przejmują tego, mają przejmować. Mają przejmować. Kto? Kto dokładnie? No to ja mówię. Zły Żyd, czyli Żydzio. Żydzio. Ja rozumiem, że Żydzio, ale... Skąd wie? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Skąd wie? Przecież, bo przed chwilą wspomniałem, że tak się działo na WSK Mielec. I teraz, jak ja obserwuję WSK Mielec, kto tam przejął te WSK i po prostu hale, tam było dziesiątki hal. My wiemy, te WSK, ja... to, poczekaj, to jest, to ja dam dla przykładu i tak samo będzie z górnictwem. Dla przykładu, była jedna hala, druga, trzecia i każda hala przejął Żyd, bo wiem, że przejął Żyd. Dobrze. I każda hala jest w rękach Żyda. My wiemy, co było przejęte, ale przez kogo? Jakieś nazwiska? Są jakieś nazwiska, jakieś no, dowody? Myślę, że ja bym nazwiskami szczerze, ktoś mnie oskarży, że ja akurat ten Kowalski, nie Kowalski, no, jest Żydem. Ja mam już przekazane, jak wygląda Żyd. Ja wchodzę do tej hali, która jest na Mielcu, wiem, że to jest Żyda. No. Ja na przykład powiem ci jedną rzecz, że też miałem bardzo dużo do czynienia z Żydami w Nowym Jorku. I z amerykańskimi Żydami i zawsze miałem nieprzyjemną sytuację. Zawsze. Ja im powiedziałem jedną taką rzecz. Niech sobie Żydzi będą, ale nie wchodźcie na moje podwórko. A co się dzieje? Że ja na przykład poszedłem kupić coś na Manhattanie i Żyd po prostu chciał mnie oszukać w jakiś sposób. Ja czułem to, że on mnie oszukuje, bo cena była zawyżona. Radio, kupowałem noktowizor, to wszystko było tak nisko zakupione przez Żyda, a tak wysoko wystawione przez Żyda na zewnątrz.
Ja się z nim targowałem, się dotargowałem. Może też przepłaciłem, ale zauważyłem, że Żyd ma taką smykałkę jakąś, która na mnie nie działa. Smykałkę podstępem. Podstępem. Cały jakiś postęp cały czas. Nie wiem, to się wyczuwa. Oczywiście, oni mają to w sobie, żeby to zrobić. Tylko widzisz, ja, żeby ich zrozumieć, musiałem myśleć jak Żyd. Ja mówię, słuchaj, stary, ty mnie tutaj nie będziesz bambuko robić, prawda? Tylko Żydzi mają to do siebie, że oni nie ujawniają się. Oni się nie ujawniają. Oni stoją za czyimiś plecami. Ja kiedyś tam mówiłem, że oni stoją, mają podziemia Watykanu, tak, tam rządzą. Oni, żaden Żyd ci się nie ujawni, że ja robiłem to czy to. Ale powiem ci jedną rzecz. Wiesz co? Co jest ciekawe, Jani, że w amerykańskiej telewizji, jak każdykolwiek, rozumiesz, doradca, jakiś adwokat, jakiś pokazał się w telewizji tu i tu, to zawsze widziałem tak. Blumenstein, jakiś Greenberg. Dobra, nie. Jakiś, ale nie wkurzało to, że za każdym razem, jak ktoś mówił do publiki amerykańskiej... Może pan Dąbrowski coś może nam... Może pan Dąbrowski, to trzeba powiedzieć, to Żyd. Słucham pana Dąbrowskiego. Dzień dobry, panie Dąbrowski. Dzień dobry, witam kolejny raz w programie. Dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło gościć kolejny raz w waszej telewizji i odpowiadając na moich przedmówców, na wypowiedzi, no muszę zaznaczyć, że temat jest bardzo złożony i trudny. Jeżeli chodzi o górnictwo, jest premedytacją niszczone od momentu, kiedy Solidarność przejęła władzę. Szczególnie przysłużył się Jerzy Buzek, najbardziej ewangelicki katolik, który z premedytacją niszczył nasze górnictwo. Za jego kadencji zamknięto 24 kopalnie, umożliwiając amerykańskim dostawcom węgla, australijskim i z Republiki Południowej Afryki wejście na nasz rynek. Po zamknięciu tych kopalni i odprawach górników zaczęła się dewastacja i nieprawdą jest, proszę państwa, że ten węgiel nie był nam potrzebny. Tą zostawioną przez polskie górnictwo nisze zaczęły wchodzić firmy amerykańskie, firmy z Australii, firmy z RPA. Oczywiście była przeprowadzona wtedy analiza kosztów wydobycia i kosztów węgla na rynkach światowych i było wiadomo, że te tendencje będą zwyżkowe. One zwyżkowały rocznie pomiędzy 3 a 4%, aż cena węgla doszła do niebotycznej kwoty $200 za tonę na giełdzie światowej. Takie były ceny. Zamknięcie samej kopalni wiąże się z ogromnymi problemami technicznymi, bo to nie jest tak jak sklep spożywczy. Tam jest infrastruktura, która musi być podtrzymywana i jeżeli kopalnie nie zarabiają, to państwo musi wykładać ze swoich pieniędzy budżetowych, żeby utrzymywać tam te kopalnie i zabezpieczyć je przed wydzielaniem się metanu. Na ten temat mogliby się doskonale wypowiedzieć fachowcy, ponieważ ja jako polityk nie mam dokładnie wiedzy na ten temat. I nawiązując do wypowiedzi odnośnie współpracy z górnikami, muszę powiedzieć, że to ich indolencja sprawiła, że dzisiaj jesteśmy w takim, a nie innym stanie. Oczywiście należałoby sprawdzić, czy jest możliwość, żeby te kopalnie górnicy przyjęli i żeby się uwłaszczyli na tych kopalniach,
i jako udziałowcy mogli kontrolować spółkę, dlatego że w dziwny sposób się dzieje, że zakłady doprowadza się na skalę bankructwa, jak w ciągu 25 lat zniszczono naszą gospodarkę, gdzie Polska była wtedy na 7. miejscu pod względem produktu globalnego. Dzisiaj nie wiem, czy nawet nie jest niżej niż 60. Czyli te wszystkie dywagacje na temat tego, że to jest wszystko bardzo drogie, ma się tak do siebie, jak kłamstwo kościelne. To może ja skończę, jak uratować to górnictwo. Właśnie, wróćmy może do Pana, co Pan zamierza w tej sprawie działać? Jak już wspomniałem, mam tam już kilkunastu górników, którzy mają przygotować mi całe podłoże, czyli mnóstwo górników, którzy przyłączą się do nich, bo oni się do mnie nie przyłączą, bo ja nie jestem górnikiem, ale przyłączą się do nich, zbiorą listę i ja wtedy przyjeżdżam, zakładamy związek zawodowy górników śląsk-słowiański. Ciekawe. Śląsk-słowiański. Nie niemiecki. Nie niemiecki, ale żydowski, tylko śląsk-słowiański. No, oczywiście. I jak już zarejestrujemy te związki zawodowe, a jak później przejąć te górnictwo, to ja już tylko wiem dla siebie i dla nich, bo nie mogę poinformować dalsze kroki, jakie ja będę czynił, jak przejąć te górnictwo. Tylko wiem, powiem tylko tyle, że będzie związek zawodowy tylko górników, tych z dołu. My nie przyjmiemy żadnych górników z góry, tylko tych z dołu. I właśnie ja poszukałem tych z dołu, mam ich kilkunastu, oni zbiorą następnych, mają przygotować lokal pod związki zawodowe, tam się przeniesiemy, tam będzie działać na okres przejęcia tych kopalni. A co jeszcze? Z tego co wiem, to wiadomo, że państwo nie ma nic do tego terenu. To jest ten teren kopalni jest samorządu, społeczeństwa tego Jastrzębskiego. A od kiedy, skąd się wzięło, że skarb państwa ma 51%? No skąd się wzięło? Kto to zapisał? Ja tego nie rozumiem. Jest teren, jest Jastrzębie i to jest teren jastrzębski, a nie skarbu państwa. I ktoś tu zrobił przekręt. Zapisał 51%, żeby państwo miała ten 1% więcej. To jest przekręt. Ale jeśli zrobimy tak, jak górnicze zrobią tak, jak ja to chcę, jest bardzo duża szansa przejąć to górnictwo, te kopalnie. Cały Śląsk będzie górniczy. Cały Śląsk. Żadnego państwa, żadnego skarbu państwa, żadnego rządu. Czyli autonomia, czysta autonomia. Tak jest. Wróży Pan sobie sukces. Jak najbardziej, bo ja już... Szanowni Państwo, przysłuchując się tej rozmowie, dochodzę do jednego wniosku, że należałoby to uporządkować. Jeżeli górnicy zrozumieli, w jakiej sytuacji znaleźli się po 25 latach, to trzeba zabrać się za to metodycznie. Najpierw władza w miastach, w których te kopalnie podlegają, sprawdzenie wpisów w księgi wieczyste, do kogo rzeczywiście ten grunt należy, co trzeba zrobić, żeby tę kopalnię przejąć. I myślę, że społeczeństwo już dojrzało do tego, że polubownie nie da się załatwić z tymi oszustami niczego wyegzekwować, bo tak jak tu wspominał mój przedmówca, w Mielcu zniszczono polski przemysł lotniczy, podstawiono tam pochodzenia żydowskiego różne osobowości, nawet o polsko brzmiących nazwiskach, oszukano wszystkich i pomimo tego, że tak jak mówił mój przedmówca,
Były tam strajki, na końcu zrobiono to, co chcieli i co zamierzali. Trzeba zaznaczyć, że nastąpiła współpraca pomiędzy niemieckimi służbami specjalnymi, a rzekomo polskimi. One tylko z nazwy są polskie. Większość tych ludzi w tych służbach jest pochodzenia żydowskiego. Są tam przeszkoleni w Tel Awiwie. Jeżeli doradcą pani premier jest agent Mossadu Kamiński, który był tam przeszkolony i niczym się nie przejmuje pomimo takich zarzutów, a ona w ogóle nie reaguje na takie zarzuty, no to znaczy się, że jest to z premedytacją robiona współpraca poza naszymi plecami i zmawianie się. I ja bym odradzał Ślązakom zrobienia czegoś nam głupiego. Takimi próbami było usamodzielnienie się Śląska, a potem oderwanie Dolnego i Górnego Śląska, które cały czas są w granicach Rzeszy Niemieckiej, ponieważ cztery mocarstwa i Polska, która w ogóle nie brała udziału w podpisaniu kapitulacji, zaznaczam, kapitulacji Wehrmachtu, a nie podpisania aktu pokojowego z III Rzeszą. III Rzesza w dalszym ciągu funkcjonuje, o czym mało osób ma świadomość. Wynieśli się z Berlina i zbudowali sobie w Brukseli gigantyczny biurowiec, w którym zatrudniają 50 tysięcy ludzi, którzy zarządzają całą Unią Europejską. Pokazała się na rynku książka, która dokładnie opisuje nazistów, co zrobili i w jakiej tej chwili sytuacji jest Polska. Otóż Polska nie podpisała z III Rzeszą umowy o demarkacji granic i praktycznie ona nie istnieje, nasz kraj nie istnieje. I żeby nie doszło tutaj do rewolty, to pomału próbuje się oderwać poszczególne regiony. Pierwszym do tego był krok, gdzie powstała organizacja, która kierowana poprzez agenturę niemiecką Volksdeutsche próbowała wywalczyć autonomię i namówić Ślązaków do tego, żeby oderwali się. Wtedy myślę, że sytuacja by się nagle polepszyła. Niemieckie firmy zaczęłyby tam gremialnie przybywać, angażować swój kapitał. Oni nie muszą tych pieniędzy wypracowywać, dlatego że żydołactwo drukuje pieniądze i może kupić wszystko za dowolną kwotę. O tym też mało kto wie, proszę Państwa. I wtedy, jeżeli by powstała autonomia, to ten statut zostałby powoli podniesiony do góry, a później oczywiście sfałszowane referendum i przyłączenie Dolnego Górnego Śląska do byłej Rzeszy Niemieckiej. Tak planują zrobić, ponieważ otworzono im do tego drogę, niszczono to przedsiębiorstwo, wyprzedawano im za pół darmo i tak samo miało stać się z kopalniami. I teraz jedyna szansa to jest, jakby nie powiedzieć, może ostatnia szansa i tym zrywem, jeżeli górnicy nie zrozumieją tego, w jakiej sytuacji się znaleźli i będą chcieli oderwać Śląsk od Polski, to może naprawdę dojść do krwawych rozruchów, a nawet wojny domowej, ponieważ reszta społeczeństwa zdaje sobie sprawę, że takim kadłubem, jakim było Królestwo Polskie czy Kongresowe, no nie da się kierować. I będzie powolna aneksja i likwidacja Polski. Wrócimy sprzed 1918 roku, w którym byliśmy. Polska do dnia dzisiejszego, jak powiedziałem, nie uregulowała sprawy granic z Niemcami. Są podpisane dwie umowy, ale te umowy są o tyle nieważne, że w tej chwili Niemcami, czyli
państwem niemieckim zarządza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecny kanclerz Merkel, której zarzucają, że podobno jest spokrewniona, a nawet córką Hitlera, no nie chciałbym ryzykować takich tez, ale tak mówi się i pisze się nawet na ten temat książki. Badania DNA wyjaśniłyby to od razu i nie byłoby problemów. Więc proszę Państwa, nie dajcie się nabrać na te wszystkie programy tych specjalistów, którzy mówią o tym, że kopalnie są nierentowne. To jest nieprawda. Tam mafia węglowa okrada górników, goli kopalnie do gołej skóry. Wystawiają fikcyjne faktury. Urząd Skarbowy nie ma prawa w ogóle tam niczego kontrolować. Wyprzedają węgiel, jest wywożony wagonami i rozsprzedawany w Polsce, a profity są dla tych, którzy tam pracują i zacierają ślady. Jedyna szansa jest, że odbierzecie te kopalnie, spowodujecie, że do Was się przyłączą kolejarze, nauczyciele, wojsko, a nawet policja. Wystarczy, że oni odmówią takich interwencji. Obserwowaliśmy wielokrotnie, gdzie przyjeżdżali ludzie z Izraela, z Niemiec i przebierali się w mundury naszych policjantów. Ja nie wiem, czy tam ci, którzy strzelali, to nie byli czasami członkowie Mossadu. To należałoby sprawdzić. Oni oczywiście znają język polski, ale nie rozmawiają tak pięknie jak Polacy. I to by było na tyle. I teraz sumując te nasze wypowiedzi, nic mi nie wychodzi jak tylko wypowiedzenie posłuszeństwa temu reżimowi postkomunistycznemu i połączenie wszystkich sił i odebranie im władzy. Bo naprawdę, proszę Państwa, zmierzamy do katastrofy narodowej. I to by było na tyle, co by można powiedzieć ogólnie, bez zagłębiania się w tajniki i meandry przemysłu wydobywczego. Proszę nie wierzyć tym pseudofachowcom, którzy mówią o kosztach, które kopalnia w tej chwili ponosi. Oni się w ogóle tymi kosztami żadnymi nie przejmują, bo gdyby się nimi przejmowali, już dawno by te sprawy uregulowali. Próbują społeczeństwo ustawić negatywnie do górników, do ich zarobków. Ja każdemu tłumaczę, żeby nikt nikomu nie patrzył w kieszeń, bo to jest bardzo trudny zawód, bardzo wyczerpujący. Wiele osób choruje po zakończeniu i przejściu na emeryturę, nie przeżywają więcej średnio niż 2 do 3 lat. Mam wielu górników, emerytów, którzy są praktycznie kalekami i nie odpoczywają na emeryturze, lecz dogorywują. I tak to niestety wygląda, proszę Państwa. Prawda? Ale ja współczuję i Ryszard, ja współczuję co się dzieje z górnikami. Niestety ja muszę tutaj, wiesz, wypowiedzieć jedno takie słowo, wiesz, jedno nazwisko. Gierek. Dbał o górników, prawda? Węgiel. Co to jest węgiel? Węgiel to jest paliwo. Węgiel to jest to, co nas ociepla, z czego możemy czerpać gaz, można z niego koks wyrabiać. I uważam, że ta energia jest bardzo potrzebna, tak jak na przykład jedzenie dla nas, prawda? To jest to samo. Nie będziesz miał węgla, nie będziesz miał drewna, nie będziesz miał rozumiesz jeszcze jakiegoś innego paliwa, ale ja to umrzesz, to umrzesz, to umrzesz. Bo oni są, nie chcą, mówią, że nie chcą węgla, że będą jakieś ekologiczne paliwo. Ale z drugiej strony, jak nie chcą węgla, to po co węgiel sprowadzają z Ukrainy? No właśnie. Właśnie o to chodzi, że my mamy bardzo wysokokaloryczny węgiel. Wysokokaloryczny. I ja nie mogę zrozumieć, dobrze, niech będzie
sprowadzanie węgla z innych krajów nie powinno się odbywać. Oczywiście koszty węgla polskiego są tak nałożone, by właśnie doić Polaków, rozumiesz? A kto to robi? Żydzi to robią, rozumiesz? Dla siebie. I teraz tak, ale powiedz mi, że jakim sposobem węgiel ukraiński, nawet z transportem i tą logistyką całą, jest tańszy od polskiego? Ja tego nie mogę zrozumieć. Właśnie. Dlaczego? Ale co jeszcze? Co jeszcze chciałem zauważyć, że tym przekonaniem górników jeszcze, jak wy możecie doprowadzić do tego, jak wy możecie doprowadzić do tego, żeby jeden górnik pracował na 10 urzędasów? No. Jeden górnik pracuje na 10 urzędasów, tak, i dostaje najmniej pieniędzy. Tak. 4000 ma wypłata, ciężko pracuje, a taki urzędas, taki prezes bierze 20-30 tysięcy. No to zrobimy eksperyment. No. Takiego urzędasa do kopalni, żeby wiedział, przez jeden dzień ich kurde przepracuje w tej kopalni. No ale gdzie? On nie będzie pracował, bo nie Żydem, on jest Żydziorem. No, oczywiście, że nie będzie pracował, bo jest czyściutkie rączki, tak, tak, i tak dalej, prawda? Od tego jest ale, góry, tego ale, góry. Ale właśnie o to chodzi. Eksperymentalnie sprowadź takiego, rozumiesz, urzędasa do tej górnictwa i niech on jeden dzień przepracuje. Trzeba go skuć w kajdany tam go zawieźć, bo ja się nie dam. Nie, no się nie... No, no po co my jesteśmy tutaj? Po to właśnie, żeby debatować na właśnie takie rzeczy, prawda? Na temat, jak moglibyśmy jakiegoś Żydziora, rozumiesz, doprowadzić do tego samego, co on doprowadził nas. Tak jest. O, brawo. No. I niech on zrozumie, że ten człowiek pracuje bardzo ciężko, na pewno będzie miał ci tą pylicę, prawda, bo to wiesz, jakąś pylicę się dostaje od tego wszystkiego. I górnik, wiesz, czerpie z natury, ale dla ludzi, prawda, on chce nam pomóc. My mamy węgiel po to, żeby się ogrzać, musimy pocąć węgiel, prawda, po to, żeby się ogrzać, żeby miał się na to energię, to jest energia. Węgiel to jest energia. Ale jak się pamiętam, za czasów Gierka, wspomniałeś Gierka, no właśnie administracja za czasów Gierka była znikoma. Także pamiętam, jeden górnik pracował na trzech urzędników, tak. A teraz? Na 10. Na 10. Na 10. Ja też tego nie mogę zrozumieć, nie wiem jaka, no bo właśnie, jaka to jest cała polityka. Dlaczego? To powiem dlaczego. Jeśli Polska sprowadza z Izraela, z Ameryki, przyciąga do siebie, przyjeżdżają Żydzi, dostają gotowe PESEL-e, dostają mieszkania, drukuje się dla nich pieniądze i to gdzieś muszą pracować. Zgadza się? No zgadza się. Gdzieś muszą pracować. Nasi rodacy wyjeżdżają do Anglii, do Francji, do Hiszpanii za chlebem, a tu przyjeżdżają, tak, i dostają gotowe prace, i za nic, mieszkanie, no, i czyli egzystują. Money for nothing, money for nothing, tak się mówi, money for nothing. Czyli po prostu dają pieniądze, otrzymuje pieniądze na nic. I dlatego, że jest jeszcze Żydem. Ale co jeszcze? Ale bezrobocie wtedy, ci wyjeżdżają, powinno bezrobocie wzrastać, nie? Ale ja jeszcze fenomen taki zauważyłem, wiesz, Jani? A tu że bezrobocie nie wzrasta. Żydzi zawsze są poszkodowani. Oni zawsze są poszkodowani. To są semici, prawda? Bo oni muszą po całym świecie podróżować, prawda? Muszą się przemieszczać z jednego na miejsca na drugie. Dlaczego oni to robią? Bo oni biorą jak najwięcej i uciekają. Biorą i uciekają. Biorą i uciekają. No to właśnie po to jest ta Unia. Unię i Powiedz mi, co złodziej robi. Złodziej nie ukradnie i nie siędzie tam nie jest, prawda? On ci ukradnie i ucieknie. I to Żyd robi. On ci ucieknie. I on później ma żal, że on nie ma swego kraju. Narobi się dostatek na swój kraj. Tak, napierdzieli dziadostwa, ale to mi się opóźni. Ale zaraz chwileczkę. To on jak zrobi jakieś przekręt, dziadostwo, jakieś manipulacje, to nie będzie na Żyda. Co ty powiesz? To będzie na Polaka, bo ma nazwisko polskie. No. Właśnie no tak, tu jest. Bo oni się wszyscy spłoszczyli, rozumiesz? Ja tu wspomniałem wcześniej, że w debacie cośmy rozmawiali, żeby pokazać Polakom, że jest Żyd, Rom, Cygan i Słowianin. Tak. Podzielić te trzy. Tylko widzisz, oni. Racji. Tylko podzielić. Podzielić, ale oni nie chcą współpracować. A wtedy, jak Żyd będzie wiedział, że ludzie wiedzą, że on jest Żydem, to on źle nie zrobi.
On nic nie zrobi żadnego przekrętu. No, jak ktoś będzie wiedział, że on jest Żydem, on nie zrobi przekrętu. Może, on się boi. A Żyd to jest największy twór świata. Tak, oczywiście. Wiesz co, weź powstanie się. Powstanie warszawskie, prawda? Też Żydów, nie, Polacy nie, pomogli. Było kilku Żydów, którzy się tam się poświęcili, no. Ale jest powstanie żydowskie w 1943, prawda? No dobrze, ale ilu pięciu Niemców, a tysiąc Żydów. No to dobrze. Masakra mogła być, tak. Zniszczyć pięciu SS-manów, proszę, oni wiedzieli, ci tam powstali, że tak zginą i tak zginą. No to powinni poświęcić tych paru Żydów, żeby zlikwidować tych SS-manów. Tak. To ja właśnie wspomniałem o tym tchórzostwie. O tchórzostwie. Ja uważam, że na przykład w czasie II wojny światowej... Powstanie padło przez Żydów, proste. Tak, oczywiście. Panie Janku, na zakończenie, reasumując, co jeszcze chciałby Pan dodać w tym temacie? Tak, wspomniałem, jest tylko jedno wyjście. Jak tylko dostanę informację, że mają już zebranych górników, ja zjeżdżam do Jastrzębia i zaczynam działać, bo to, jak to mówią, kurcz żelazo, póki gorące. Tak, i tak, tak, będę tak. I doprowadzę do tego, żeby odebrać tę kopalnię złota. Kopalnie złota. Bo to jest złoto, to jest kopalnie złoto. Złota, to jest czarne złoto. Kopalnie złota oddać górnikom, bo to się dla nich należy. Ja nie mówię, że to dla mnie, ale dla nich. Oni powinni tym zarządzać i ten węgiel sprzedawać. Żeby nie poszło to w obce ręce. Tak, a jak przyjeżdżam nieraz, skąd? Skąd tyle węgla? Podam miejscowość Włostów. To jest z Ostrowca, jak się leci na Rzeszów. Jest taka miejscowość Włostów. We Włostowie była cukrownia, zniszczyli tą cukrownię. W łapach zniszczyli cukrownię. Zniszczyli tą cukrownię żydziory, no. I na tym placu, to jest potężny plac, przywieźli, nałożyli węgla. Tam jest tysiące ton. I to ma w swoich rękach tylko jeden Żyd. Jeden Żyd. I on to ten węgiel sprzedaje. To skąd on wziął tyle pieniędzy na ten węgiel? On tych pieniędzy nie wziął. Znaczy, on tego nie kupił, tylko on to dostał od tej kompanii węglowej i on tym węglem handluje. I on tylko zarabia tą cząstkę, ma działkę, a resztę biorą ten zarząd tej kopalni, ta kompania. I mówię w ten sposób, że tylko dostanę informację, jadę do Jastrzębia, organizuję super możliwe działalności, które doprowadzą do przejęcia, a ja tylko to znam, tych paru górników, do przejęcia tej kopalni. Przejmą tę kopalnię, ale tylko w mój sposób. Żadne wojny, żadne jakieś wystąpienia, żadne strajki. Tylko sposoby. Podstępem, tak to robią żydziory. Podstępem. Byle nie cierpią. Tak, po co tam zjechali i głodują? To jest na marne. To jest niepotrzebne. Bo oni tym sposobem. Desperacja. Tak. A ja mam determinację. Ja nie mam desperacji. Ja mam determinację. Jedzie w dół. On ma determinację, nie desperację. Wiesz? Jedzie w dół. Jedzie w dół, głoduje, po co? Jak i tak oni zrobią swoje, tak zrobią. Tym sposobem, co oni chcą zrobić, osiągnąć. A to jest tylko zarządzenie solidarności. Jedźcie na dół, tam głodujcie, a oni jeżdżą na narty. Tak. Do Alpy, do Słowacji. Do Austrii, no. To mówię Alpy, nie? No. A górnicy strajkują i bawią się za ich pieniądze. No. Tak, oczywiście, za ich pieniądze. Się. W nos się śmieją. Goje, do Rebeki. Dziękuję naszym dzisiejszym gościom i dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze Polska nie zginęła, póki górnik żyje. Co żydziory mu zabrali, oni im odbiorą. Marsz, marsz, górniku, na Warszawę idź po swoje. Za twoim przewodem złączył się.